Jeżeli chcecie nauczyć się, w jaki sposób wyprodukować taki pokarm, aby krewetki zajadały się nim i dobrze rosły i były zadowolone, zapraszam Was na ten odcinek. Dzień dobry, witajcie serdecznie z tej strony Shrimp Time. A tu, moi drodzy, nauczymy się dzisiaj kisić. Dowiemy się, w jaki sposób zrobić fantastyczną kiszonkę ze szpinaku, która sprawi, że nie tylko szpinak dostępny dla naszych krewetek będzie łatwiej strawny, bardziej odżywczy, ale będzie można go dłużej przechowywać. Tu jest paczka szpinaku, no prawie cała paczka, myślę, że z 80-70 gram szpinaku tu mamy i będziemy próbować zrobić właśnie taką breję piękną, jaką widzicie tu w słoiku, czyli zakiszony szpinak. Potrzebujemy do tego nasz piękny, ekologiczny szpinak, najlepiej od Was z ogródka, sól, najważniejsze niejodowaną i taki oto zamykany na wieczko słoiczek, w którym będziemy kisić. Do tego widzicie tutaj duże opakowanie na to, żeby ten szpinak sobie przygotować na spokojnie. I co istotne, moi drodzy, w sytuacji, kiedy ja tworzę kiszonkę ze szpinaku, odrywam te ogonki. Odrywam je dlatego, że uważam, że one gorzej się po prostu kiszą, to jest jedna rzecz, bo są grubsze, a po drugie, jak karmimy takim szpinakiem, mogą być niedojadane te ogonki przez krewetki. A jak się nich pozbędziemy, to tak naprawdę, jeżeli odpowiednio dobieramy porcje, to ten szpinak będzie w całości znikał nam z krewetkarium. Więc zabieramy się do roboty. Teraz zadacie pytanie, dlaczego chcę kisić szpinak? Jaka jest w ogóle przyczyna, że nie podaję surowego szpinaku i bawię się w ten sposób i zajmuję się kiszeniem? Pierwsze to jest wygoda, ponieważ tak zakiszony szpinak, on sobie może leżeć. Może sobie leżeć i u mnie potrafi słoiczek poleżeć nawet 2 miesiące i nic spokojnie z nim się nie dzieje. Krewetki go wcinają, jest dobrze ustabilizowany i zakiszony. Druga rzecz to jest rozkładanie cukrów złożonych, które nie są przez krewetki w żadny sposób metabolizowane, a dzięki temu, że mamy proces kiszenia, to te krewetki spokojnie sobie radzą z cukrami, bo cukry złożone mamy rozłożone na cukry proste. Więc bardzo fajna, bardzo przyjemna metoda, która sprawia, że krewetki mają o wiele bardziej, w mojej ocenie, odżywczy pokarm. No i trzecia rzecz, ten cały biofilm, który tworzy się na szpinaku i który zajmuje się rozkładaniem tego szpinaku, to jest dodatkowe jedzenie dla krewetek. Krewetki wciągną szpinak wraz z bakteriami, zresztą jak widzicie na filmie, bardzo fajnie to wszystko jest konsumowane. Więc nasz przepis, moi drodzy, ja tego nigdy specjalnie nie odmierzam, tu mam z racji na wilgotność trochę zaschniętą sól i mniej więcej taką, powiedzmy, łyżkę do herbaty soli wkruszam sobie do tego szpinaku, zanim go załaduję do naczynia, w którym on będzie się fermentował, i ugniatam to, mieszam to ze szpinakiem. Gdybym nie robił to na hodowli, a robił to w domu, bo zazwyczaj ten proces jest u mnie w domu robiony, to pewnie użyłbym dużej miski, że ta sól się dobrze rozprowadziła, ale tu sobie musimy radzić z tym, co mamy po prostu pod ręką. Robię to po to, aby szpinak trochę puścił soki, żeby się ich wyzbył, i takich po drodze będzie dużo. I powiem Wam tak z własnego doświadczenia, ponieważ ja świeżo po zrobieniu tego szpinaku, to ja potrafię go sobie też zjeść i jest całkiem dobry. Jak mamy to już uwędzone, powiedzmy, solą, czy też trochę odwilgotnione solą, to zaczynamy ładować nasz szpinak do słoika. I co jest istotne, on ma być tam upchany, ponieważ kiszenie jest to proces beztlenowy, więc musimy doprowadzić do takiej sytuacji, że w tym słoiku nie będzie tlenu i spokojnie będą nam się mogły rozwijać szczęśliwe i wesołe bakterie mlekowe. Pamiętajcie, że w pierwszej fazie kiszenia, no to nie ma takich w 100% warunków beztlenowych, bo mamy tlen rozpuszczony w wodzie, mamy trochę tlenu, który nam pozostał w naszym kochanym słoiczku, i jak najbardziej to też trzeba tu wziąć pod uwagę. Ja używam tutaj wody z akwarium,
Troszkę soli też dodaję do tego zbiornika, ale zakładam, że dużo soli znajdowało się już na tym szpinaku. Natomiast jeżeli robicie to w domu, macie dostęp do kuchenki, to zawsze możecie łyżeczkę taką do herbaty w niewielkiej ilości soli rozpuścić i wtedy zalać taką ciepłą wodą. Generalnie to powinno wyjść o wiele lepiej, nie wrzątkiem, ale takie 50 stopni, myślę, że bardzo w porządku. I ważna rzecz, to trzeba odgazować. Widzicie, ile tu bąbli powietrza zaczyna wychodzić w tym jakże mało przyjemnym dla oka procesie, który właśnie wykonuję, a który polega na tym, żeby możliwie pousuwać bąble powietrza, żeby jak najbardziej zbliżyć ten nasz słoik do procesu beztlenowego. Ważna rzecz, o której musicie pamiętać, to jest fakt, że na powierzchni tej wody nie powinien wam się unosić żaden szpinak. Kisicie to pierwsze dwa dni w lodówce, a po dwóch dniach wyciągacie w ciepłe miejsce. Tu, jak widzicie, jest gotowy produkt i z racji na to, że ja używam soli do kiszenia, to zawsze przed karmieniem tego szpinaku lubię go sobie wrzucić do wody z krewetkarium, tak żeby trochę tej soli poleciało. No i tutaj już są nasze szczęśliwe, zadowolone krewetki, które dostały szpinak. Jak widzicie, w lewym dolnym rogu był muszony szpinak, a poza tym lewym dolnym rogiem mieliście list ketapangu, który za przeproszeniem przez krewetki został totalnie olany w sytuacji obecności szpinaku. I ten szpinak, słuchajcie, ja nawet nie przykładam dużej wagi, ile listków wchodzi na akwarium, bo nawet jak troszeczkę przekarmię, nigdy nie zdarza mi się, żeby szpinak zostawał w zbiorniku, żeby musiał go odławiać. No, jest to skonsumowane przez krewetki, ewentualnie zostaje on rozłożony do czynników pierwszych. Praktycznie każdy mój zbiornik reaguje tak samo, jak poczuje szpinak, po prostu krewetki się na niego rzucają i go konsumują. Drugi taki produkt, który możecie wykorzystać, to jest chociażby jarmuż. No i krewetki walczą. Tu też widzicie włókna tego szpinaku, jak on już zostaje powoli masakrowany i wciągnięty. I ten listek zostaje skonsumowany w 100%. Mam nadzieję, słuchajcie, że ten przepis będzie dla was przydatny. Jak się pojawi sezon na jarmuż, albo jak będę robił kolejną porcję swojego jarmużu, to też wam nagram ten proces, pokażę, jak ten jarmuż wygląda. Myślę, że bardzo fajne, wygodne jedzenie dla krewetek i może być to pomocne, a w szczególności jest to banalnie proste do zrobienia i jest ekstremalnie tanie do zrobienia. Jeżeli podobał wam się ten film, zostawcie łapkę, a jeżeli macie pytania na temat trzymania i hodowania krewetek, to zapraszam was na serię Q&A, ponieważ tam odpowiadam na wasze pytania i link tutaj do playlisty z Q&A. Dzięki, trzymajcie się, keep on shrimping.